sobotę 4 maja w Ustroniu odbył się piknik charytatywny z fundacją Fascynujący Świat Dziecka. Fundacja cały czas zbiera środki, musi szukać różnych sposobów. No, miasto Ustroń tutaj się jakby wspomogło nas, przyłączyło do naszych działań. Dlatego Ustroński rynek też jest mi gdzieś bliski, ponieważ ja pochodzę z Ustronia. Znam tutejsze realia, tak, jest tutaj dużo kuracjuszy, wczasowiczów. Przez cały dzień sporo się działo. Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla tych młodszych, jak i starszych uczestników pikniku. Gwiazdą wieczoru był kabaret K2. To majówka charytatywna, na co zbieraliśmy pieniążki? Zbieraliśmy pieniążki przede wszystkim na naszych podopiecznych, na podopiecznych naszej Fundacji Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa, gdzie pomagamy dzieciom szczególnie chorym na FAS. Nie wszystkie rodziny stać na przeprowadzenie terapii, na diagnozy, dlatego chcemy je tak wspomóc. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka zajmuje się głównie FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Piknik miał zachęcić uczestników do zainteresowania się tym problemem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.